Dzień dobry Państwu. Wbrew cenzurze, jak zwykle, gorąco zachęcamy do subskrybowania wszystkich naszych mediów społecznościowych. Wymieniamy je w naszych codziennych programach, więc w tym nowym, specjalnym formacie nie będę powtarzał już nazw ich wszystkich. Subskrybujcie, lajkujcie, dzielcie się ze znajomymi tym, że taki kanał istnieje. W ramach nowej serii, którą dzisiaj inaugurujemy, serialu Geomat. Rozmawiać będziemy o geopolityce, o teorii polityki i będziemy się starali zinterpretować to, co się dzieje we współczesnym świecie pod kątem różnych teoretycznych założeń proponowanych nam przez uczonych. Zaczniemy od spraw podstawowych, bo wydaje mi się, że te sprawy podstawowe wymagają coraz częściej wyjaśnienia. Nie będę Państwu opowiadał, bo sami wiecie, jak często, właściwie codziennie, dziennikarze, tak zwanego głównego nurtu, mylą podstawowe pojęcia. Stosują niewłaściwe słowa, co wynika oczywiście i z braków ich wykształcenia, ale też nieraz, coraz częściej ostatnio ze świadomej dezinformacji, którą zajmują się zawodowo. My postarajmy się w tym krótkim programie: Powiedzieć o owych podstawowych pojęciach i zacznijmy od czegoś, co chyba jest fundamentalne dla każdego z nas. Bo to istota, ktoś by powiedział, gatunkowa, cofając się gdzieś do Darwina. Ktoś inny by powiedział, że ów darwinizm, że stosowanie. Analogii z organizmami żywymi przełożyć można też na państwa i narody. Dlatego chciałbym dzisiaj Państwu powiedzieć o przetrwaniu, ale nie przetrwaniu, czy nie tylko przetrwaniu indywidualnym każdego z nas i naszych rodzin, ale o przetrwaniu państw i przetrwaniu narodów. Sięgnijmy po pracę jednego z najwybitniejszych w moim przekonaniu uczonych, Johna Merzheimera, nazwisko pochodzenia niemieckiego mówię. Mersheimer, ale niektórzy czytają z angielska Mersheimer. Otóż Mersheimer, czy Mersheimer, wydał również w Polsce kilka prac, które gorąco Państwu polecam, m.in. Wielkie Złudzenia o iluzji liberalnego porządku światowego i Tragizm Polityki mocarstw. Wybitne prace politologiczne znakomitego znawcy stosunków międzynarodowych i omawiał nam w tych książkach pewne podstawowe teorie. Jedną z nich jest przetrwanie. Celem podstawowym każdego państwa jest owo przetrwanie. Bez przetrwania nie ma rozwoju, bez przetrwania nie ma budowy potencjału, bez przetrwania nie ma nic. Jako, że we współczesnym świecie większość państw to państwa narodowe, w tym konkretnym wypadku przetrwanie narodu wiąże się z przetrwaniem państwa. W większości przypadków, owszem, są narody, które wiążą swoje przetrwanie z funkcjonowaniem w granicach jakiegoś imperium. Mamy imperia takie jak imperium rosyjskie, jak imperium chińskie, jak jeszcze kilka innych, dużych mocarstw wielonarodowych, wielokulturowych, wielocywilizacyjnych czasem. No ale w naszych warunkach, w warunkach myślenia takiego trochę europocentrycznego, w kategorii tych państw narodowych, przetrwanie państwa to przetrwanie narodu i na odwrót przetrwanie Narodu wiąże się z tym, że ten naród będzie chciał się zabezpieczyć, posiadając swoje własne, suwerenne, niepodległe państwo. Skoro przetrwanie jest wartością podstawową, przyjrzyjmy się teraz temu, co dzieje się w kontekście konfliktu wojny na Ukrainie ewentualnej eskalacji, możliwej eskalacji tej wojny w trzecią wojnę światową, możliwej eskalacji tego konfliktu w duży, ogromny konflikt regionalny również niestety być może z naszym udziałem z punktu widzenia owego przetrwania. I tak, z punktu widzenia przetrwania Stanów Zjednoczonych, będących jednym z istotnych graczy, jak wszyscy już doskonale wiemy, w konflikcie ukraińskim Przetrwanie nie jest tu żadną stawką, o którą toczy się gra. Stany Zjednoczone przetrwają niezależnie od tego, jakie będą losy Ukrainy, czym zakończy się aktualnie tocząca się wojna. Owszem, przetrwać mogą nieco słabsze lub nieco silniejsze, mogą przyspieszyć pewne procesy globalne i mogą się pożegnać ostatecznie z marzeniami o globalnej hegemonii Amerykanie, ale przetrwać przetrwają. Patrzmy teraz na Rosję, innego z aktorów, uczestników obecnego konfliktu. Dla Rosji o tym pisał wspomniany Mersheimer. Wojna na Ukrainie jest wojną o egzystencjalne interesy bezpieczeństwa. To bardzo ważna kategoria. Egzystencjalne interesy bezpieczeństwa związane są tak naprawdę z być albo nie być danego państwa. Być albo nie być w tym przypadku mocarstwa. Rosja przetrwa. Wracamy znów do tego przetrwania. Nawet jeśli jakimś cudem wojna na Ukrainie by przegrała, nie przetrwa jednak mocarstwowość, status mocarstwowy Rosji. Rosja bije się zatem o przetrwanie, własne przetrwanie jako mocarstwa regionalnego lub jako jednego z biegunów w nowym, kształtującym się wielobiegunowym świecie. O co walczy Ukraina? Decyzja o przystąpieniu do konfliktu ze światowym mocarstwem oznacza narażenie się na ryzyko nieprzetrwania, likwidacji i końca projektu znanego nam jako Ukraina. Z dużym prawdopodobieństwem, niezależnie od przebiegu tej wojny, stwierdzić trzeba, pewnie ze smutkiem, że państwo, które znaliśmy jako Ukraina od roku 1991, Właśnie, nie przetrwa, że jest już skazane na to, że po prostu zniknie. Niekoniecznie w sensie nazwy geograficznej, niekoniecznie w sensie formalnych atrybutów, flagi, herbu, hymnu, ale zniknie jako podmiot polityki międzynarodowej. Wracam znów do profesora Merzheimera. Według jego ostatnich prognoz, w najlepszym wypadku Ukraina utraci 43% swojego Przedwojennego terytorium. Mersheimer uzasadnia to w sposób naukowy, twierdząc, że Rosjanie będą zmuszeni do przejęcia mniej więcej takiego terytorium, po to, aby Ukraina stała się podmiotem dysfunkcjonalnym i nie zagrażającym już w żadnym stopniu interesom i bezpieczeństwu egzystencjalnemu, o którym mówiłem, Rosji. To zatem kres Ukrainy. Decyzja z roku 2014, bieg wydarzeń roku 2014 i późniejszych lat. Przed czym przestrzegał Imersheimer, ale też m.in. profesor Stephen Cohen, jak już mówimy o naukowcach amerykańskich, później Jeffrey Sachs. To była decyzja o tym, że państwo ukraińskie nie przetrwa. I przejdźmy teraz na koniec do Polski. Oczywiście naszym fundamentalnym interesem jest przetrwanie państwowości Polski. Oczywiście przetrwanie owej państwowości możliwe będzie tylko i wyłącznie w przypadku uniknięcia naszego zderzenia z jakimkolwiek mocarstwem, w tym w szczególności z mocarstwem atomowym. Oczywiście przetrwanie naszego państwa, a być może i naszego narodu, wiąże się również z uniknięciem roli pola walki pomiędzy mocarstwami. Tej roli, która Skończyła się już w historii upadkiem wielu państw, na obszarze których toczyły się zacięte i krwawe wojny. Tyle na temat przetrwania. Jeśli zależy nam na tym przetrwaniu, musimy o tej kategorii myśleć. Wydaje się oczywista, wydaje się to stwierdzenie banalne. My wszyscy musimy przetrwać, nasze państwo musi przetrwać. Przecież nikt nie zaneguje tego, nie będzie z tym polemizował, to jest truizm. Ale jednak okazuje się, że te fundamentalne kategorie trzeba tłumaczyć. Rolą państwa jest przetrwanie, rolą władz państwa jest zadbanie o to, aby to państwo przetrwało. Zastanówcie się nad tym państwo, pomyślcie i podzielcie się swoimi refleksjami na ten temat. Na dzisiaj w tym krótkim formacie bardzo dziękuję. Zapraszam na wszystkie programy wbrew cenzurze. W tym formacie spotykać będziemy się z państwem od teraz co tydzień. Do widzenia, do zobaczenia. Na wbrew cenzurze.